Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejnego foodbooka, ale będzie to trochę inny foodbook. Będzie to foodbook z moich kilkudniowych wakacji w górach. Nie będzie to jednak foodbook w stylu vloga, gdzie będę do Was mówiła tak na bieżąco, co jem. Będą to pokazane moje posiłki i komentarz do nich. Byłam na wakacjach i do końca nie chciałam mówić do kamery, ponieważ szanuję moją prywatność i szanuję prywatność osób, z którymi spędzam czas. Tak więc zapraszam Was na trochę innego foodbooka. Nie zawsze było zdrowo. No, to trochę tam pogrzeszyłam, można powiedzieć, ale pokażę Wam wszystko, co jadłam. Chciałabym Wam również tym foodbookiem udowodnić, że wszędzie można jeść wegańsko, nawet w góralskich knajpach. Zawsze można się jakoś uratować i coś znaleźć dla siebie. Tak więc zapraszam Was na 100% wegańskiego foodbooka w górach, a dokładnie w Szklarskiej Porębie. Zapraszam! No, więc wiadomo, w podróży trzeba mieć przekąski. Ja postawiłam na bruschettę z pomidorami. Takie bruschetty kupiłam na stacji benzynowej po drodze. Były bardzo pyszne, oczywiście nie do końca zdrowe, ale są wakacje. Następnie trochę podjadaliśmy orzechów nerkowca i suszonych fig. I jechaliśmy dalej przed siebie. Gdy zajechaliśmy już na miejsce, trzeba było powoli zebrać się na jakąś kolację. Mi się udało dorwać pierogi z kapustą i z grzybami. Niemniej nie ukrywam, że na początku zostały mi one zaserwowane z boczkiem i cebulką, ale po wymownym spojrzeniu na kelnerkę ugotowała mi następne. Śniadanie z kolei jedliśmy w hotelu, tak więc był to szwedzki bufet, było bardzo dużo przeróżnych musli oraz mleko sojowe. I powiem Wam, że chyba w każdym hotelu są płatki, tak więc nie było tutaj najmniejszego problemu. Zawsze można ze sobą zabrać mleko sojowe. Jako przekąskę piłam wodę kokosową i jadłam przepyszne boróweczki. Potem wybraliśmy się na przejażdżkę rowerami górskimi. Bardzo mi się to spodobało. Jest to ekstremalna jazda w lesie po bardzo wąskich ścieżkach. Tak jak widzicie, byłam bardzo mocno ufajdana błotem. Potem wypiłam sok pomidorowy i podjadałam jeszcze trochę bruschetty. Następnie kolacja, czyli pieczone ziemniaki i warzywa na parze. Jedyna rzecz, która była dla mnie dostępna. Na śniadanie znowu musli z przeróżnymi dodatkami, owocami, które co chwilę dokładałam. Kawa. Znowu ruszyliśmy na rowery, tak więc woda kokosowa i nerkowce dodały mi energii przed wielogodzinną jazdą. Skusiłam się również na moje ulubione paluszki, czyli juniorki. A tak wyglądały nasze fantastyczne rowery. Miały cudowne amortyzatory, że naprawdę można było się zapomnieć. Jazda była fantastyczna i coś czuję, że będę musiała sobie sprawić taki prawdziwy rower górski, ponieważ spodobała mi się ta zajawka. Jeździliśmy po górkach, pagórkach wśród skał, po mostkach. Zmęczeni jazdą udaliśmy się na kawę i batona, a następnie zjedliśmy kolację w naszym hotelu. Bufet szwedzki zapewnił nam bardzo wiele przeróżnych sałatek i roślinnego pożywienia, a na deser zjedliśmy owoce. Potem wieczorkiem podjadaliśmy skarmelizowane orzechy nerkowca oraz moje ulubione paluszki juniorki, bez których nie mogę się obejść. Potem na śniadanie znowu to samo, czyli musli, przeróżne rodzaje owoców, przeróżne rodzaje orzechów, ale to śniadanie mi się totalnie nie nudziło, ponieważ wybór był codziennie inny i naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem. Skusiłam się również na pszenną bułeczkę z makiem. Potem w drodze piłam sok pomidorowy. No i cóż, powoli zaczęliśmy wracać do Poznania. Niemniej zahaczyliśmy o Wrocław i jedliśmy w barze wegańskim Vega. Przeróżne rzeczy, zupy, faszerowane cukinie, zrazy. A potem jeszcze do tego, jak już się tak porządnie najedliśmy, wypiliśmy kawę i wypiliśmy mango lassi, które było fenomenalne.
na spragnienie kupiłam sobie podobną, naturalną i zdrową Coca-Colę Mio Mio Cola, która była całkiem niezła. Trochę pozwiedzaliśmy Wrocław i udaliśmy się z powrotem do samochodu, żeby wrócić do domu. Jak zgłodnieliśmy, znowu pojawiły się przekąski w postaci orzechów nerkowca oraz bananów, a następnie dorwałam jeszcze takie małe wafle ryżowe z sokiem jabłkowym, które smakowały naprawdę całkiem nieźle. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że ten trochę inny foodbook Wam się spodobał. Chciałabym Wam również powiedzieć, że możecie się spodziewać foodbooka z moich urodzin, ponieważ miałam 2 dni temu urodziny, 3 września, w niedzielę, i chciałabym Wam pokazać, co tam jadłam. To będzie też taki foodbook w stylu urywków moich posiłków z komentarzem. Zachęcam Was również do oglądania telewizji jutro Pytanie na śniadanie TVP2 od 8 do 10.30. Będę tam gotowała na wizji, na żywo, więc ciekawe, jak mi pójdzie. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w najbliższą niedzielę, 10 września, będę w Gdańsku. Będę na festiwalu Smakuj Trójmiasto. Będę tam pokazywała, jak wykonać wegańskie słodycze. Czyli będzie to taki pokaz kulinarny oraz mój wykład odnośnie tolerancji i weganizmu. Zachęcam bardzo serdecznie wszystkie osoby z Trójmiasta, z Gdańska i z okolic na ten festiwal. Mój warsztat kulinarny będzie od godziny 14, a wykład od godziny 15. Tak więc widzimy się tam. Wszystko Wam podlinkuję poniżej. No, więc pamiętajcie, niebawem foodbook z urodzin. Jutro jestem w telewizji na żywo w Pytaniu na śniadanie, a w niedzielę jestem w Gdańsku, gdzie spotkacie mnie na właśnie moim wykładzie i takim pokazie kulinarnym, więc mam nadzieję, że się tam widzimy. A jeśli nie jest Wam do końca po drodze i nie macie telewizora, ani nie jesteście z Gdańska i z okolic, to widzimy się w następnym foodbooku, filmie lub przepisie i no, dobra, to pa, pa. A i zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, byście ogarnęli mojego nowego bloga z przepisami dla dzieci z alergiami pokarmowymi www.dziecibez.pl. Blog jeszcze do końca nie wystartował, nie ma tam jeszcze przepisów, ale będą niebawem i zapraszam Was bardzo serdecznie do polajkowania mojego fanpage'a, zaglądnięcia na Instagrama, no i oczywiście zasubskrybowania zupełnie nowego kanału na YouTubie. Niebawem ruszam z kopyta, tak więc będzie smacznie, zdrowo i idealnie dla dzieci. Więc widzimy się też tam. Pa!